Do Jastrzębia Zdroju, największego w Polsce miasta, które nie ma dostępu do kolei, dojadą pociągi. Dzisiaj podpisano umowy dotyczące realizacji dwóch dużych kolejowych inwestycji. Druga to przebudowa w Katowicach, dzięki której ruch pociągów ma nie wpływać na ruch na drodze. Łukasz Kądziołka. Ważny krok w kierunku dwóch dużych kolejowych inwestycji. W Katowicach podpisano umowę na zaprojektowanie linii kolejowej do Jastrzębia Zdroju. Do około 80-tysięcznego miasta pociągi nie docierają od ponad 20 lat. Jastrzębie jest największym miastem bez dostępu do kolei, co nas oczywiście martwi, bo jesteśmy zarządcą infrastruktury i zawsze chcemy łączyć po to, żeby ofertę przewozową dla przewoźników zagwarantować jak najlepszą. Do czasu uruchomienia programu Kolej Plus nie mieliśmy możliwości, żeby szukać finansowania dla tego typu zadania. Projekt zakłada odbudowę około 20 km linii kolejowej. Powstaną nowe przystanki: Jastrzębie Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada. Podróż na trasie Jastrzębie Katowice ma zajmować 72 minuty. Druga umowa dotyczy zaprojektowania przejazdów przez tory w południowych dzielnicach Katowic. Wiadukty kolejowe 2, jeden drogowy, Mijanka, co pozwoli nie tylko zastępujące te wiadukty przejścia przejazdy w poziomie szyn, co pozwoli nie tylko poprawić dostęp do kolei, ale połączyć rozdzielone części miejscowości. Chodzi o linię numer 142, która przebiega przez Podlesie, Kostuchne, Murtki i Ochojec. Tego przejazdu na ulicy Jankiego już nie będzie, bo samochody pojadą dołem. Tak samo tutaj, na ulicy Boja Żeleńskiego. Już od kilku miesięcy na tej linii kolejowej łączącej Katowice z Tychami trwają prace nad budową przystanków. To wszystko ma nie tylko przywrócić możliwość podróży pociągiem z i do dzielnic. Linia może być również wykorzystywana jako objazdowa, gdy zacznie się zapowiadana przebudowa węzła katowickiego. Zadeklarowaliśmy, że będziemy chcieli mieć jak najwięcej połączeń na odcinku Katowice-Tychy z uwzględnieniem Ochojca, przykładowo 4 pary połączeń, jeśli będzie to możliwe pod względem finansowym, organizacyjnym, taborowym. To jest pierwsza informacja. Ale nie może być to realizowane kosztem obecnej oferty przewozowej. Obydwa projekty powinny być gotowe za około 2 lata. Szacowany koszt odbudowy połączenia Katowice-Jastrzębie to prawie 0,5 miliarda złotych, a inwestycja w katowickich dzielnicach ma pochłonąć około 142 milionów złotych.